mam zamiar zrobić dla Was projekt pod tytułem Ulubieńcy miesiąca. Ja się bardzo na ten projekt cieszę, ponieważ bardzo lubię oglądać takie filmiki na YouTubie. Zawsze wyciągam z nich dużo informacji, które mnie są potrzebne przy kupnie takich kosmetyków, których akurat potrzebuję, na które poluję. I mam właśnie zamiar, znaczy miałam zamiar sama zrobić taki filmik. Nazbierało mi się troszeczkę tych ulubieńców miesiąca, ponieważ maj był dla mnie intensywnym miesiącem pod względem testowania produktów. Dlatego też podzieliłam je tak warstwowo. Znaczy włosy, twarz, ciało, dłonie. No i oczywiście troszeczkę kolorówki, ale będzie odrobina kolorówki tym razem. Bo na kolorówkę jakoś tak za bardzo nie lubię poświęcać czasu. To jest indywidualna sprawa, komu jak coś się utrzymuje. No i zaczynając od tych włosów, chciałam Wam polecić maseczkę Biowax. To jest produkt, który można kupić zarówno w aptece, jak i w superfarmie. Nie interesowałam się dostępnością tego produktu w innych sklepach. Natomiast ja ją kupiłam za 10 zł. Była naprawdę szałowa promocja w superfarmie. Zresztą dla osób, które mają stałą kartę. I znowu tutaj petycja do osób, które nie zakładają takich kart, bo im się nie chce. Mówią, po co tam, to jest tylko raptem 2 zł. No właśnie nie, 2 zł nie, ponieważ z kartą z tego klienta miałam taki produkt za 10 zł, który normalnie w aptekach kosztuje około 25, w superfarmie około 20 zł, więc ta promocja była bardzo dobra. Biowax to jest intensywnie regenerująca maska do włosów z proteinami mleka. Przede wszystkim ja to nazywam doprowadzeniem do ładu naszych włosów, ponieważ nie puszą się, nie plączą, nie wysuszają, maska naprawdę intensywnie nawilża nasze włosy, natomiast dla osób, które mają zniszczone końcówki, to jest genialny ratunek, ponieważ bardzo dobrze regeneruje końcówki. Ja takich końcówek nie mam aż tak bardzo zniszczonych, natomiast wiem, że dla osób, które by trzymały tą maseczkę dłużej niż 20 minut, około pół godziny zalecam, ta maska by bardzo dobrze zregenerowała włosy, szczególnie właśnie końcówki, które są jak zwykle narażone na największe szkody. Czyli maska Biowax. Przechodząc dalej, no nie mogę tutaj przejść obok szamponów, ponieważ szampon to też jest głównie nasz jedyny element, który każdy mam w domu. I ja odkryłam firmę Altera. Długo, długo się zbierałam, żeby kupić w ogóle produkt Altery, ponieważ zawsze przechodząc uważałam, że to jest coś gorszego. No a jednak przekonałam się, ponieważ usłyszałam dużo ciekawych opinii na temat tych produktów, zarówno żelu do twarzy, zarówno kosmetyków przeznaczonych do włosów typu odżywka, szampon, maska. Dlatego też ja kupiłam bodajże szampon, czyli tutaj ten oto. Natomiast kupiłam też odżywkę, której jeszcze tak za bardzo nie używałam, może ze dwa razy, więc dużo nie będę o niej mówić, ale szamponu naprawdę często. Zmywam przede wszystkim oleje z włosów, ponieważ używam oleje do włosów Altery, także właśnie kupiłam ten produkt specjalnie, żeby sobie olejować włosy, ale do niego zaraz przejdę. Co do tego szamponu, muszę powiedzieć, że jest bardzo tani, kosztuje 9 zł. W Rossmanie to jest stała cena, 8,99 dokładniej. Zawiera 250 ml. Pachnie, ja bym powiedziała, że to jest taki zapach herbaciany, bardzo naturalny. I propos tych naturalnych właściwości ten kosmetyk je posiada, ponieważ jest produkowany z produktów naturalnych. Tutaj nie można nic zarzucić temu produktowi. I właśnie ze względu na tą naturalność także się to przekłada na zapach, ponieważ pachnie dosyć... ja bym powiedziała, że pachnie jak herbata. Pachnie jak herbata, nie jest to zapach intensywny. Przede wszystkim ten produkt bardzo mało się pieni ze względu na to, że nie zawiera SLS-ów. Czyli to jest kolejny krok w budowaniu swoich nawyków produktów, kupowania produktów naturalnych. Od szamponu można zawsze zacząć. Bardzo dobry, jak powiedziałam, bardzo dobrze spłukuje oleje. I przechodząc do nich, chciałabym pokazać produkt, który też jest osławiony oczywiście na wizażu, na YouTubie. Bardzo często słyszałam, że dziewczynom nie odpowiada ten koreczek, który dla mnie jest zbawieniem. Żeby nacisnąć pompkę, trzeba całą ręką obsmarować ten produkt, a tutaj wylewamy go sobie na dłoń. I mamy gotowy produkt, wcieramy w ręce i naprawdę nie musimy całej tej oblepiać sobie tą oliwką nałożoną wcześniej na ręce tego opakowania. To jest szklane opakowanie. Zapach, powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podoba ten, czyli słodkie migdały i papaja.
Włochałam jeszcze wersję z granatem, no jakoś tak mi nie za bardzo przypadło do gustu, ale mam wrażenie, że te kosmetyki w ogóle są podobne do siebie zapachowo. I naprawdę nie ma szału, jeżeli chodzi o zapach. Ten olejek jest pakowany w kartonowe pudełeczko, dlatego tutaj Was uczulam, bo będzie Wam trudno znaleźć. Takie same logo, to wszystko tak samo wygląda, tylko ma kartonowe pudełeczko, jest na dziale z szamponami. Nie, z balsamami do ciała, przepraszam, z balsamami do ciała. I są trzy obok siebie olejki, jeżeli oczywiście rozmian jest dobrze zaopatrzony. U mnie niektóre rozmiany nie są, dlatego też musiałam szukać w hipermarkecie w Rossmanie. Tam zawsze są te olejki. Olej kosztuje 13,50. Jest bardzo wydajny. Słuchajcie, ja już użyłam go chyba z 5 razy. Smarowałam mojego tatę po rękach, bo naprawdę miał wysuszone po słońcu. Idealnie się sprawdził, więc to Wam mogę polecić do włosów. Bardzo dobrze się spłukuje i idealnie nadżywia, słuchajcie, odżywia. Końcówki są rewelacyjne. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Kolejnym produktem do włosów i ostatnim są... możecie się teraz zdziwić, jak ona może to używać na włosy. No niestety, albo stety, ja spróbowałam Dermogalu na włosy. Słuchajcie, dwie takie rybki, plus kropelka jedwabiu do włosów firmy Biosilk. Rewelacyjnie są włosy zregenerowane po nocy. Ja naprawdę nie mogłam wyjść z wrażenia, że tak mi się błyszczą włosy. Więc jeżeli macie problem z suchymi końcówkami, w ogóle z suchymi włosami, przepalonymi po prostownicy, źle farbowanymi włosami, naprawdę jakimiś dziwnymi zabiegami, to Dermogal Wam uratuje włosy. Od razu mówię, że błyszczą się Wam po prostu, jakbyście wyszli z salonu fryzjerskiego. Ten produkt jest naprawdę na plus, nie tylko na twarz i na suche miejsca. Przechodząc do twarzy, zacznę od oczyszczania. Tego będzie dosyć sporo. Już widzę, że ten filmik będzie dosyć długi. Bardzo często, gdy jestem w biegu, czy idę gdzieś na solarium, czy szybko chcę przetrzeć sobie twarz, używam chusteczek dla dzieci. I teraz tutaj uwaga, słuchajcie, ja też używam chusteczek przeznaczonych do demakijażu twarzy, które są przeznaczone do osób właśnie, dla osób, które używają tuszów, jakichś pudrów i tak dalej, i tak dalej. Nigdy z nich nie byłam zadowolona, one się bardzo szybko wysuszały, używałam Nivei, używałam... no nie pamiętam, różnych produktów, naprawdę chyba z 4 rodzaje przetestowałam i nigdy z nich nie byłam zadowolona. Wysuszały się, nie ściągały tego makijażu idealnie. Natomiast zwykłe chusteczki dla dzieci, które kosztują 3 zł. Ja akurat, to jest produkt Tesco Gaga Premium Fresh Allantoina plus Lanolina. Są chusteczki dla niemowląt i dzieci, idealnie zmazują makijaż. Gdziekolwiek dzieci i nie możecie użyć wody, wszystko Wam super zetrze. Plus tonik to jest genialne połączenie też dla osób, które mają grzywki i nie chcą sobie ją zaciągać, bo mają na przykład zbyt krótką i może im się wygiąć, a na drugi dzień chcą jeszcze sobie skorzystać z tej grzywki. To jest bardzo dobry produkt. Ja zresztą też tak samo często robię. Nie myję twarzy płynem, tylko to i tonik. I przechodząc do toników. Ja już Wam zrobiłam recenzję Yves Rocher Hydra Vegetal. To jest jeden z moich ulubionych toników, który używam w zasadzie od niedawna, bo od 3 tygodni, może 2. Widzicie zresztą, że nie zużyłam tak dużo, ale to jest mój ulubieniec miesiąca. On naprawdę dobrze nawilża skórę, bardzo dobrze jeszcze wyciąga ten brud, który nie został usunięty chusteczkami. I ogólnie mam go wszędzie. Zapach jest bardzo fajny, taki jak mówiłam wcześniej, taki naprawdę świadczący o tym, że kosmetyk nawilża. Czyli tutaj dodatkowy bajer. W Yves Rocher można go kupić za 19,90. Jak na tonik, może to jest troszeczkę drogo, ale w porównaniu do produktów aptecznych, no naprawdę cena się nie umywa. Bardzo dobry. No i tutaj produkt, który już polecałam jednej z dziewczyn na YouTubie, która właśnie była zainteresowana tym produktem. To jest Be Beauty Pure Effect Peeling, żel peelingujący. W sensie ten żel kosztuje około 5 zł. Można go kupić w Biedronce. Nie spotkałam go nigdzie indziej. Natomiast ten produkt jest bardzo, bardzo dobry. Idealnie peelinguje. W sensie nie mam czasu na peeling. Typu właśnie kawowe, czy jakiś specjalny, który używam na twarz, żeby mi dobrze spilingował twarz, a chcę użyć maseczki, to ten produkt jest idealny, naprawdę ratujcie się tym produktem, on kosztuje zaledwie 5 zł, nie wiem, czy są jakieś promocje na niego, nie mogę tutaj Wam obiecać, ale Be Beauty to jest produkt, który naprawdę warto mieć w domu, to jest po prostu taki ratunek dla twarzy. Moim jednym z ulubionych kosmetyków, ja propos Avonu, będę tutaj mówić o Avonie teraz, nie za bardzo używam produktów do twarzy, ewentualnie serum na końcówki zniszczone. Bardzo mało używam produktów z Avonu, mimo że jestem konsultantką, ponieważ te kosmetyki jakoś mnie strasznie nie zachwyciły swoją gamą, jaką posiadają.
Natomiast wiem, że produkty dla osób bardziej dojrzałych są bardzo dobre. No ale tutaj teraz będę mówiła o żelu do twarzy. I to jest żel miodowo. Mleko z miodem. O, mleko z miodem. Słuchajcie, on końcóweczka, więc na pewno się pojawi w projekcie Denko. Bardzo dobry żel. Słuchajcie, jest bardzo delikatny dla twarzy. Dobrze ściąga jeszcze te resztki makijażu. Jest kolejnym plusem tego produktu to jest wydajność. Ta wydajność to na około 4 miesięcy, jak go mam od lutego, jest już czerwiec. Mam go 4 miesiące i no już wiadomo, już mówię, jest tutaj denko prawie. Natomiast ten produkt jest bardzo wydajny, go używam co drugi dzień. No nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego kosmetyku, jest bardzo dobry, jest strasznie tani. Ja zresztą go kupiłam w zasadzie w takiej ofercie dla konsultantek za 5 zł. Plus jeszcze był do ust, to mleczko do ust i krem do twarzy. Wszystko kupiłam za 5,50. Normalnie kosztuje około 10 zł, 7 zł. Tak mi się wydaje, ale jest naprawdę tani. Jeżeli macie konsultantkę, to od razu tutaj robię reklamę, że bardzo dobry produkt. Przechodzę do pielęgnacji ciała. Pokazywałam Wam Dove Skin Glow. Tutaj nie będę się o nim rozwodzić, ponieważ to jest bardzo dobry żel. Dobrze nawilża, super konsystencja, bardzo wydajny. On ma w sobie 500 ml. I jak mówiłam, idealnie się sprawdza z oliwką. Oliwką w żelu z Yves Rocher. Ta oliwka w żelu, zresztą ja już pokazywałam ją, zrobiłam dosyć taką, wydaje mi się, ciekawą recenzję na temat tego kosmetyku. Jest bardzo wydajny, słuchajcie, no ja Wam pokazywałam, że miałam go tyle. Minął chyba tydzień czy 5 dni. Codziennie go używam dwa razy dziennie. To jest kosmetyk naprawdę cud, jeżeli chodzi o firmy Yves Rocher. Żele pod prysznic Yves Rocher są, ujdzie w tłumie, tak bym to tutaj ujęła. Natomiast ta oliwka to jest jak dla mnie hit tego sklepu. Uwielbiam te kosmetyki, zapach jest bardzo orientalny. Jak widzicie, to jest ten dzióbek, czyli bardzo dobrze można wydobyć produkt. Naprawdę dwie krople w kształcie orzecha włoskiego. Wielkości orzecha włoskiego rozprowadzi się idealnie na waszym ciele. Dla leniuchów tutaj od razu mogę powiedzieć, to jest idealny produkt, żeby nie używać balsamu. Ewentualnie bardzo polecam do ciała Alterę. Altera to jest produkt, który rzeczywiście na ciało jest dobry, zaraz po umyciu, jeszcze nie suszymy ręcznikiem ciała. Cała skóra jest bardzo nawilżona cały dzień. Przechodzę może do rąk, bo do ciała zaraz. To już się nadaje do produktu Denko, czy projektu Denko, na pewno będzie tam, pojawi się. To jest peeling do rąk. Kolejny produkt Avonu, który lubię, który zawsze jest u mnie w domu, ponieważ bardzo często są promocje na niego. Ten peeling bardzo dobrze działa na skórę moich dłoni. Ja później używam grubą warstwę kremu. Taki peeling stosuję raz w tygodniu, naprawdę nie ma sensu poświęcać na dłoni więcej czasu, jeżeli chodzi o peelingowanie, ponieważ cały czas wykonany jest peeling. Jak kawowy i jakikolwiek robicie sobie same w domu, to i tak peelingujecie dłonie. Czasami właśnie warto sobie przejechać górę dłoni, tak, żeby wam to speelingowało. No i hand scrub, czyli scrub do rąk z Oriflame'u. To jest ta seria hand care. Nie wiem, wiem, że są jeszcze kremy z tego. No, gamy mają bardzo bogatą, jeżeli chodzi o Oriflame. Kosztuje około 11 zł ten scrub, więc naprawdę wydatek nie jest duży. Ja chyba go nawet dostałam w prezencie od mamy, bo ona, no jak zwykle, kupiła i nie używa. Więc ten scrub mogę naprawdę polecić. Jest bardzo dobry, grube są ziarna, co jednym może przeszkadzać, ale bardzo dobrze peelinguje. Później warstwa kremu i naprawdę dłonie są nawilżone przez długi, długi czas. Teraz przyspieszam trochę i przechodzę do ciała. W tym miesiącu mam jeden ulubieniec, ale on się pojawia u mnie bardzo, bardzo często. To jest Isana Body Cream Olive, czyli oliweczka. Słuchajcie, ten produkt kosztuje grosze. Zawiera w sobie 500 ml, kosztuje 10 zł. Wiem, że teraz weszła wersja kakaowa, więc no, myślę, że po wakacjach zrobię Wam porównanie tych balsamów. Słuchajcie, konsystencja. Nie wiem, czy widać. O, to jest zwykły balsam. Pachnie oliwkowo, typowo, jak na produkty właśnie o tym zapachu. Bardzo dobrze nawilża. Słuchajcie, świetnie się rozsmarowuje na ciele. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, to jest moje chyba piąte opakowanie. Słuchajcie, ja je bardzo szybko zużywam, bo ja często stosuję je rano.
I właśnie tutaj jest kolejny plus, ponieważ ten kosmetyk nie zapycha nas, czyli nie mamy żadnych krostek tutaj w okolicach biustu. Przede wszystkim mamy dobrze nawilżone ciało przez cały dzień, nie ma efektu pozostawiania filmu na ciele, czyli od razu nie będziemy się ślizgać, te ubrania nie będą nam tak przylegać do ciała, jakby zaraz miały po prostu nam wyżeć całe ciało. No i co mogę powiedzieć jeszcze o tym produkcie? To jest produkt Rossmana. Zawsze jest na półce w Rossmanie, naprawdę zawsze, zawsze, zawsze. Ja kupuję czasami zapas, jeżeli kosztuje w promocji 7 zł, a zdarzają się takie oferty i naprawdę najlepiej polecam w takiej cenie to, ten produkt kupić. Wiem, że są jeszcze kremy do rąk z tej serii, ale ja nie próbuję. Ja uważam, że jeżeli już natrafiłem jakiś produkt, to nie będę kombinować. To jest naprawdę produkt, który powinien się znaleźć na waszych półkach. Słuchajcie, w ulubieńcach tylko napomknę o produktach, które ostatnio kupiłam. Bo ten filmik naprawdę mi się przedłuży. To są te produkty. To jest Skin Food, firma Skin Food. To jest koreańska firma, która produkuje bardzo dobre kosmetyki do twarzy. Zanim odkryłam pudrę bambusowe z biochemii urody, zakupiłam sobie Skin Fooda. To jest puder na bazie krzemionki, który automatycznie po nałożeniu wchłania się w waszą skórę, jest transparentny, czyli go nie widać i idealnie wyciąga wam wszystkie tłuste te strefy i je matuje. To jest idealny mat na 8 godzin, więc polecam. Będę jeszcze o nim robić recenzję krótką. I produkt, który naprawdę podbił moje serce, to jest korektor pod oczy Dark Circle Concealer Cream. Zawiera w sobie 15 gram, nie 10, 10 gram. Słuchajcie, no starczy mi chyba na całe życie tego produktu. Ja wiem, że może 2 lata pewnie mi zajmie skończenie go. Dotykamy sobie okolice oczu tym kremikiem, ale naprawdę tylko robicie 2 takie dotknięcia i macie, słuchajcie, nie macie żadnych cieni pod oczami, żadnych dziwnych krostek, niczego. Wszystko wam to się chowa, są 2 odcienie, jasny i ciemny. No, nam, Europejkom, oczywiście polecam kolor ciemny, ponieważ to jest stworzone dla osób, które mieszkają w Korei. Czyli wszystkie te osoby, które mają bardzo jasną cerę. Oni wszyscy dbają o to, żeby mieć bardzo jasną, gładką cerę. Dlatego też Dark, myślę, że w naszym przypadku będzie dobry. Produkt, który podbił moje serce, a raczej moje oczy, to jest ten produkt. To jest krem do oczu z firmy Rival de Loop. Tani, 7 zł kosztuje, z Q10. Stwierdziłam, że Q10 dobrze w moim przypadku, może to jeszcze za wcześnie, ale naprawdę miałam takie zmęczone oczy po nocy, jakbym naprawdę się nie wysypiała, a byłam bardzo wypoczęta, więc mi to strasznie przeszkadzało. Ten produkt podbił moje serce, po prostu jest genialny, jest bardzo wydajny, mi się wydaje, że na rok to mi spokojnie starczy. 7 zł naprawdę nie jest wydatek. Propos toniku. Tonik z moim ulubieńcem miesiąca, czyli olejkiem z drzewa herbacianego, mieszam, nakładam na wacik 3 krople tego tutaj olejku. Słuchajcie, świetnie tonizuje skórę, wyciąga te wszystkie brudy, dezynfekuje nam twarz. Po prostu ja mam taką zdezynfekowaną twarz, że aż czasami nie mogę być wrażenie, że ona jest taka świeża, taka no, idealna na lato. Słuchajcie, troszeczkę nam redukuje tą strefę T, czyli mniej się świecimy. Po nocy kiedyś błyszczałam się, no czasem naprawdę bardzo. Po tym toniku rano i wieczorem skóra jest genialna, jeszcze w połączeniu z żelem myjącym z biochemii urody, z drzewka herbacianego, to jest po prostu duet roku. No i mój ulubieniec miesiąca, trąbiłam wam o tych ampułkach, no nie wiem ile na mojej recenzji, z firmy Rival de Loop. Hydro to jest po prostu produkt, który powinien być zawsze co miesiąc na waszej twarzy przez 7 dni w tygodniu. Kuracja 7-dniowa, słuchajcie, produkt jest rewelacyjny, bardzo dobrze nawilża naszą skórę, no na lato jak znalazł i później w okresie grzania kaloryferami. I ostatni produkt, bo to już naprawdę przyspieszam, to są maseczki z Rival de Loop. Ja tutaj pokazuję z rumiankiem i aloe verą, natomiast miałam jeszcze wersję dzikiego bzu, czarnego bzu. No była po prostu idealna, słuchajcie, tak mi wygładziła twarz po peelingu, że nie mogłam uwierzyć, że taki produkt w ogóle został wyprodukowany przez Rival de Loop. Zresztą ta marka naprawdę jest przeze mnie chwalona, oni mają bardzo dobre produkty i zawsze będę przy tym, ponieważ na razie nie miałam żadnego uczulenia, żadnych wysypów, żadnych zaczerwienień. Ta marka naprawdę zasługuje na uznanie wśród osób, które czasami chcą rzeczywiście gdzieś tam po drodze zaoszczędzić, a naprawdę mieć dobrą i kompleksową pielęgnację. Dobrze. Założę się, że projekt Denko będzie bardzo podobny długości, więc naprawdę się szykujcie na długie, długie moje gadanie. Natomiast bardzo wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście wszelkie pytania na dole. Ja wam jeszcze pewnie puszczam
No nie, no może linki nie, ale cały opis wszystkich produktów, żebyście sobie przejechali na dowolny moment, w którym chcecie zobaczyć produkt. Oczywiście wszystko będzie umieszczone, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i polecam się na przyszłość. Pa!